Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Resident Evil 5 na moim kanale. Dzisiaj miejsce kaźni. Drugi epizod trzeciego rozdziału. Będzie stresująco, na pewno będzie stresujący rozdział. I teraz tak, chciałbym kilka zmian tutaj dokonać. Zignorujemy sobie z tej broni. Zupgradujemy sobie ammo do tego tylko i wyłącznie po to, żeby za frajer dostać 6 pocisków. Nie będziemy kupować raczej nowego pistoletu. Albo może jednak nie będę rezygnował z tego, tylko damy to szewie. I możemy w sumie magazynek tutaj znowu podbić, żeby za frajer dostać pociski. Chyba, że olać i byśmy dali jej... Gdzie ja to mam? Bo to jest ta moja na maksy upgrade'owana broń. A, ja ją sprzedałem w cholerę, te MP5 przecież. No tak. Ja to sprzedałem przecież. Dobra, damy jej to. Ja sobie wezmę to. To ja bym schował na jakiś inny rozdział, się przyda pewnie. Amunicję sobie zostawimy jakąś. Ona ma dużo ammo do pistoletu. Ja będę z shotguna tym razem walił, także znaczy schowam sobie tam stack tego ammo, sobie wezmę niecały stack. W razie gdzieś znajdę ammo, od razu to będę mógł podnieść. I tyra tak. Damy w sumie jej te ammo. Nie ma sensu tutaj raczej tych szans na trafienie krytyczne w łeb brać, bo to jest bot, który chyba za bardzo w głowę nie będzie celował. Jak ja bym miał pod ten karabin grać, to spoko, to bym sobie to upgrade'ował, ale to jest drogie też strasznie. Magazynek, no niekoniecznie, ammo ona ma też dużo, więc olejemy upgrade'owanie tego magazynka kompletnie. Będziemy szli sobie w upgrade'owanie na pewno obrażeń do tego magnuma, albo nie, moment, to... Bo ja jednak oleję tę snajpereczkę też, wiecie. Ja ją oleję. Ona będzie miała fajną pojemność i mega fajne obrażenia, ale mimo wszystko to, że za każdym razem musi postać przeładować i znowu musimy czekać na zwrot tej, na pojawienie się kamery, to jest troszeczkę irytujące, więc jednak ta snajperka będzie naszą taką do dipsów. Także tutaj sobie zupgradujemy obrażenia, tylko pytanie, ile razy mógłbym sobie zupgradować obrażenia w tym rozdziale, bo w sumie nie pamiętam. Ładowania nie będę upgrade'ował tutaj raczej w ogóle. Weźmy sobie jeszcze raz te obrażenia. Tego shotguna w ogóle też nie będę upgrade'ował, on będzie tak tylko, żeby odepchnąć przeciwnika, żeby jakąś tarczę zniszczyć, ale tutaj obrażenia w tym magnumie też bym chciał podbić. No i w sumie na razie tyle. Dobra, bez przedłużenia już przechodzimy do rozgrywki. Mamy trzy bronie. Shotgun, snajpereczka i magnum, same takie ciężkie. No ale okej, damy radę. To i tak jest najważniejsze, co potrzebuję. Ten rozdział też jest chyba dosyć długi z tego, co kojarzę, ale chyba nie aż tak jak ten poprzedni, tak mi się wydaje. W sumie to nie pamiętam do końca, ale chyba nie jest aż tak źle. Dobra, mapkę włączamy. Co tu jest? To nie dla mnie. Daj. Dobra. Nie pamiętam, czy tutaj nie było przypadkiem węża. Nie, nie było. Weźmiemy sobie od razu snajpereczkę w dłoń i no właśnie, tutaj będzie też dosyć spora impreza i dosyć stresująca akcja. No i jest, są aligatory w wodzie. Także no jest to dosyć przewalona akcja, powiedzmy. Ci, którzy nie mają tych... Nie trafiłem go w łeb. A, zginął i tak. Może dlatego, że zagrylowałem te obrażenia sensownie, to wystarczy. No. Dobra, spadł. Aha. No nie wierzę, co tam się dzieje. Wolałbym się pozbyć jednak tych przeciwników, zanim do nas podejdą. Niezła celność, widzę, a raczej jej brak. Padł. Tamten z dzidą jest groźny, a jest łucznik. Dzięki.
Dzięki za dobrą robotę. Idzie. O. Mam ostatni pocisk. Shit. Dobra. Dam kolejny. Wolałbym ich snajpić, zanim podejdą za blisko. Dobrze, że się w pewnym momencie lubią zatrzymywać. No, jest latający. No dobra, Szowa zesnajpiła pistolecikiem. Na maksa zupgradowanym prawie. Czy na maksa? No, w sumie nie, no do maksa to jeszcze dosyć długo, ale. Ale radzi sobie, nie? Dobra. Ci pierwsi przeciwnicy chyba już pokonani, możemy iść dalej, myślę. Tam coś się może jeszcze zrespić, ale to. To już sobie poradzimy z jakimiś pojedynczymi raczej. Ty to weź, ja biorę to. 300 zł. Sporo. Weź to. Dobra, ja wezmę to. Siema. Dobra, jest skuteczny mimo wszystko shotgun. Obrażenia ma niskie, bo tam tylko 400. Nie trafiłaś tego? Jakim cudem. Ale z bliska mimo wszystko ładnie może pociorać. Mamy też tego magnuma, którym będziemy mogli kosić. A, i ten magnum właśnie się bardzo przyda właśnie w tym rozdziale. Z tego co kojarzę, tutaj będziemy mieli do czynienia znowu z panami z piłami mechanicznymi. Dobrze, że go zatrzymałaś. Bo tamten nie ma dziry to walić. Kurde. Skowron. Wow, 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 wow. On dzidą rzucał, ale udało się go zabić, zanim nie rzucił. W sumie to chyba w trakcie jego rzutu strzeliłem to i przerwałem jego dzidę tym strzałem i mu zadałem obrażenia dodatkowo. Chyba tak było. Dobra. I tu generalnie będzie bardzo stresujący moment. No dobra, no przejście nam zabrali. No, trudno, no to nieważne. Będą za nami? Będą za nami też, dobra, to nie, to się wycofajmy. Możesz spaść do wody, mnie to ryba. Ja sobie przeskoczę tam z powrotem. Wolę mieć do czynienia z tymi frajerami jednak z jednej strony. Dwa pociski przed przeładowaniem. Przydałoby się walnąć heady jakieś, co? No dobra, ona sobie może ładować. No ja cię chyba w serducho walnąłem, czy nie? Dobra, do tego to z shotgunem podejdę. Jeszcze żyje. Dobra. Ojejku. Nie obróciłem broni. Dobra, poległ. Ja tego nie chcę używać na tobie. Dobra. Dobra, jest ok. Tylko, że teraz jest taki moment, w którym mogę łatwo zginąć, bo będą quick eventy. Czy tam quick time eventy, czy jak to tam się nazywa. Że będzie trzeba w dobrym momencie naciskać odpowiednie klawisze, żeby uniknąć ciosu. Jeżeli tego nie zrobię, to po prostu umrę. No, wolałbym właśnie, żebym to ja kręcił tą korbką, a żeby to ona wlazła na tratwę, ale się niestety tak nie da. Ale jakbym grał z kimś w tę grę, na multiplayerze, to byśmy się dogadali na pewno jakoś. No to byłby na pewno moment, w którym byśmy się kłócili, nie ty idziesz na tratwę, nie ty idziesz na tratwę, spierdalaj. No dobra, no trzeba wejść na tę tratwę, ale zanim tam podejdę jeszcze... Nie, tam widzę, że już nic nie ma. Dobra, to idziemy od razu na tę tratwę. No i tutaj możemy zginąć i to parę razy. Boję się cholernie tego momentu zawsze. Na amatorze i na normalu jest spoko, bo jest sporo czasu na ten unik, ale na weteranie niestety tego czasu dużo nie mamy. I już mamy pierwszego deada zaliczonego niestety w tym rozdziale. Bo się trochę zagadałem. Nie spodziewałem się w sumie, że będzie tak szybko, wiecie, ten unik do zrobienia, bo zwykle to tak jakoś w połowie pierwszy aligator atakuje, a może to randomowe było.
No i też AD, AFV będzie też nie do wyboru. Albo AD, albo FV. No i jak widzicie, to jest naprawdę bardzo malutko czasu, żeby tego zrobić. Może być jeszcze czwarty atak. Przeważnie się na trzech kończyło, ale na weteranie to cztery są. No. Szkoda, że zginąłem i to w dodatku pod unikiem AD. AD jest łatwiejsze niż FV do wciśnięcia, jak dla mnie, ale to zależy, jak trzymamy palce. No ale no. Mamy niestety deada. Także możemy nadrobić teraz celnością i ilością zabitych przeciwników, bo czas przejścia na pewno nie będzie na S. Gdzie się tam szło? Tam się szło. Idziemy tam, gdzie trzeba, kobieto. A tu skarb jest chyba jeszcze ukryty jakiś, tylko ja nie mam sensownej broni, żeby go jakoś... Czy nie? Czy to nie tu? Czy to w Resident Evil 4 było? Macie, w czwórce na pewno był skarb, ale tutaj chyba też był jakiś u góry. A w ogóle właśnie, medaliony też, nie mam bladego pojęcia, nie pamiętam niestety, gdzie są medaliony w tym rozdziale. Także tutaj możemy przegapić jakiś. Niestety, no wolałbym ich nie przegapiać, jak już pokazuję ten rozdział ze wszystkimi medalionami, to przydałoby, w sensie ten let's play, ten gameplay cały z medalionami, przydałoby się wszystkie jednak odnaleźć, no daj się zniszczyć. No. Dobra. Aj, mamy już to pole naftowe. Tutaj w tych krzakach mogą być węże. Jak się je zabije, to może jajko dropnąć. A tam też jakieś złoto może być. No tak, Trisel finansuje BSAA. Są tam jakieś węże, ale możemy je olać tak naprawdę. Nie jest to nic ważnego. To możecie sobie przeczytać. Test polowy plagi typu 3. Tak, na pauzach polecam. Skowron 5. Nie wiem, czy mam nadzieję, że nie za szybko przeklikałem jedną stronę, ale wierzę, że będziecie w stanie w odpowiednim momencie spację nacisnąć, jeżeli będziecie chcieli w ogóle, nie? Dobra, no tutaj przydałaby się jakaś inna broń niż shotgun do zastrzelenia tego, no ale dobra, już niech będzie. Niech będzie i shotgun. Tutaj mamy to. Się przyda. Przydałaby się też tutaj jakaś czerwona roślinka. O, chrząszcz. Jest to jakieś złocisko. Dobra, i generalnie idziemy teraz w dosyć trudną lokację. Daj mi to. To się może przydać. Tutaj coś było? Nie pamiętam. Są beczki. Nie to. To ja tego nie chciałem. Weź to. Dobra, i strzelaj tam ostro, nie? Dobra, mamy takie bronie, czyli no będziemy musieli sobie radzić, ale nie, to nie są złe bronie, no to przecież jest dobra. To są dobre rzeczy. Nie mamy żadnego pistoletu ani karabinku, ale no... Raczej sobie poradzimy. Kurczę, naprawdę nie pamiętam, czy ja przypadkiem nie ominąłem jakiegoś tam wcześniej medaliona, ale chyba nie. W pierwszej lokacji chyba żadnego nie było, w tej drugiej, czyli ta, którą teraz zaczęliśmy... Był chyba tylko jeden i w tej, której teraz będziemy tutaj, chyba też żadnego nie będzie. Jest Irving. Dobra, i tu generalnie jest też dosyć ciężko i też możemy tutaj zginąć. Parę razy. Nie ta broń. A, na szczęście są przeciwnicy znowu ci zwykli, ci słabsi, ci z pierwszych lokacji. To też dosyć ciekawa muzyka leci w sumie. Dobra, bierzemy shotguna, zeskakujemy i tutaj będzie impreza. O, z której stranicy mnie tu pocisną jakiś. Strzeliłem tylko po to, żeby zatrzymać jego bełt, bo pewnie już leciał jakiś. Dobra, i tutaj generalnie jest akcja non-stop tak naprawdę. Zresztą nie, no jest moment, w którym się uspokoi wszystko oczywiście.
będzie taka sytuacja. Ała. Dobra, no przynajmniej mamy full HP. Chciałem w głowę, ale dobra. Wyprowadziła go z równowagi. I nie trafiłem. Na ten moment chyba jest spokój, ale co chwilę będzie się robił chaos znowu, jak będziemy coś tutaj, powiedzmy, zaliczali. Na przykład jak to przekręcę, to wezmę, bo mam ja te granaty, więc mi się zastakują. Weź ty, pokręć tym. Mi się nie chce. A. No dobra. Weź, kręć. I teraz tak, jak my to tym przekręcimy, to tutaj wyjdą. Oni się tam kryją. No, jest tam dwóch błoziomków. Dobra, przede wszystkim tego. Dobra, resztę to już wiadomo. No proszę. O, to jest najfajniejsza chyba animacja, jaką możemy uzyskać jako dobicie przeciwnika. Jest jeszcze jakiś gdzieś kusznik, który trafił Szewę, ale ona już widzę, że się z nim zajmuje. Weź to, ja wezmę to. Przeładujemy shotguna i wchodzimy do góry. I zaraz będzie dużo bardziej stresująca akcja. Powinienem był wziąć miny tak naprawdę na ten rozdział. Przydałyby się miny. Ale nie byłem pewny, że to w tym rozdziale będzie ten burdel. Ale niestety to jest tutaj. Aśk. I miny są bardzo dobre na niego. O, mina. O cholera. O! Dobra, podnieś. O nie! Dobra, bijemy go. Uderz go też, uderz go. Shit. O nie! Żeby ją nie zabił. A, fuck. Nie trafiłem, bo akurat się stegesował. Weź go dobi, się dobi, uderz. Chcieć wstać. Jest źle. Jest bardzo źle, bo będzie jeszcze jeden. Będzie jeszcze jeden taki. Shotgunem tego nie porobię. Snajperka w głowę, koniecznie każdy strzał w głowę i bije, musimy go bić. No i ta mina musi być wykorzystana w momencie, gdy on będzie chciał wstać. Może to będzie najlepszy moment na minę. Na szczęście, gdy on wstaje, no to już mu tego HP bardzo niewiele zostaje. Ale mimo wszystko, no... A to jeszcze nie mamy wejścia, tak? Nie, nie mamy. Musimy inną ścieżką, inną drogą się tam dostać. A tędy byliśmy tu. Nie, to z drugiej strony. Moment. Jak się tam dostawało? Nie pamiętam, jak się tutaj szło. Tutaj. Tu. Dobra. Jest też beczuszka, może jakieś ammo do Magnuma. Nie.
Mamy te zapalające granaty jeszcze niby, to może dam radę coś ugrać tym, ale... Gdybym tylko za każdym razem w tamtego poprzedniego trafiał, bo chciałem za każdym razem w głowę i przez to, że chciałem w głowę, to go niestety nie trafiałem za każdym razem. No i tak to wyszło. Dobra, niech ona tutaj do mnie też przyjdzie. To możemy otworzyć. Będę chciał na pewno stąd wyjść. Aha, on już tu jest. Jasna dupa. No super. Another one. Wow. Idziemy. Idziemy stąd. I teraz tak, na szczęście jest tutaj sam. Nie mam przeciwników, którzy mogliby nas wkurzać jeszcze, stresować. Więc nie ma tragedii. O, dobrze, 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 dobrze. Teraz go uderz jeszcze. Uderz go, kopnij go. Dobra, na szczęście się udało. Kopnij go. Tylko nie wiem, jakiego później będę chciał bić, jak ja już nie mam pocisków. Ona musi koniecznie go bić. Koniecznie. O, o, jesteś genialny. Dała mi ammo. Dobra, uderzymy go w międzyczasie. Przeładowanie, uderz go. Dobra, chodź. No, myślałem, że nie trafię. Bij. Może z tej strony się uda. Dobra. O, też myślałem, że nie trafię, ale jakimś cudem się udało. Szewa. Szewa. Co? Nie słucha się mnie. Obraziła się. Wow. Na szczęście się z jakiegoś głupiego powodu zatrzymał. Fuck. Na szczęście to nie był ten zabijający od razu, w sensie odcinający głowę, tylko... Shit. Nie mam sensownych tych... broni na niego już. Niestety każdy strzał nie odepchnie go. To jest bardzo ryzykowne, co ja robię, takie strzelanie. To, że na amatorze było to... A wtedy chyba każdy strzał go odepchnie. Mamy jeszcze te granaty zapalające niby, może one... A, sorry, że cię podpaliłem. A, teraz sam siebie podpaliłem. Dobrze gram, widzę, z tymi granatami. Może tym razem uda się zrobić tak, że się nie podpalę. Ale Szewa nadal w to wdepnęła. A, teraz w ogóle go nie trafimy. Dobry Skowron, co? Dobry gracz. O, dwa strzały tylko widzę z pistoletu w głowy wystarczą i jest oślepiony. Jezu, czy mi się wydaje, czy on jest wytrzymalszy od tego poprzedniego? Jasna dupa. Ile jeszcze? Już mi się naprawdę ammo pokończyło. O! Ten nie wstanie? A ten nie wstanie chyba, co? Bo już muzyka się skończyła. Ty, no nie pamiętam w sumie. Wydawało mi się, że obydwoje wstawali. No nie wiem, może nie. Może jednak nie. Może
to tylko ten pierwszy. No to jak tak, to spoko. Miałem jeszcze trzy pociski w shotgunie się jeszcze. Te miny chciałem w sumie. Ale mamy problem generalnie z amunicją zdecydowanie. Nie wiem, czy sobie poradzę dalej. Szewa będzie musiała wszystko zrobić. Idziemy tutaj. 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 Tam oczywiście przeciwnicy się zrespią i będą musiał starać się bardzo sensownie tym... sensownie. O, moja roślinka. No, easy. O! No ale nie daj się. No weź go bij. To jest co za idiotka. Weź go. A, mogłem go uderzyć. Dobra, daj mi to. Daj mi to ammo. Dzięki. Weźmy sobie to, weźmy sobie to. Dobra, poszło beznadziejnie. Generalnie tutaj gorzej niż myślałem, ale przynajmniej mamy ammo jakieś. Dobra, czeka nas jeszcze jedna lokacja, która będzie ciężka. Tam chyba nie było medalionu, mam nadzieję. Ale teraz w tej lokacji, w której teraz będę, będzie medalion. I będzie on dostępny dopiero jak się odpali event już na czas. Będzie trzeba uciekać. A, to jest ta lokacja jeszcze tutaj. O bony, to nie, to jeszcze długo. I też będzie jeszcze jeden kolej z pią mechaniczną w dodatku. Tutaj też będzie ciężko, to też możemy zginąć. Albo ja zginę, albo Josh, z którym tutaj będę. Przydałaby się czerwona roślinka. Mamy tylko zieloną. O, Josh. Josh? Shiva? You're alive. Are you okay? Well, how did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? Shit! It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. No i Chris cały czas na filmikach ma pistolet. No, no trudno. No jaki wkurzony. No tak, on będzie próbował odblokować drzwi, a my we dwójkę musimy go osłonić. Także generalnie byłoby fajnie. Nie to, że mamy mało zdrowia i mało ammo. Ale złoto zawsze spoko. O! Shit. Sam siebie uleczyłem. Jasna dupa. Bez sensu. Zrobiłem to po to, żeby ją wyleczyć. A da się też tego Josha wyleczyć tym, nie? Tym sposobem. Chociaż nie widzimy jego stanu zdrowia, to mimo wszystko on ma jakieś tam zdrowie. To nic nie ma, nic nie. Ale musimy się do niego wrócić, bo mogą go zabić. A...
z tej strony teraz. No nie, tego nie chcemy. Nie potrzebujemy tego przeciwnika tutaj. No, trzeba, nie pozwól, żeby tak blisko cię podchodzili. No. O, shit. O. O, fuck. Nie wychodzimy stąd, dopóki nie pokonamy tych. O nie. Ja chcę ich pokonać. A, shit. Może to jednak jest zły pomysł. Ale no, za nich jest ten. Za tych grubasów są skarby tutaj. Tak. Nas obydwóch trafili. Kurde, chciałem ją uratować, ale ten cios musiał uderzyć i mnie, i ją. I obaj byliśmy w stanie umierającego. Ale spokojnie, damy radę. Normalnie bym sobie tutaj scheatował i dokupił znowu ammo do tego, do Magnuma, ale... Jak dla mnie to będzie cheatowanko, więc nie, nie będę tego robił. O, tym razem ammo też dropnęło tutaj. Ale nie dawaj siebie trafiać też kobietom. Najlepiej się rozdzielmy. Dobra, tym razem obydwoje się wyleczyliśmy, będzie trochę lepiej. Dobra, teraz tutaj dobrze poszło. Nie potrzebujemy ciebie tu. Pracuj sobie. Jest gruby. Obydwoje. Dobra, dobra. Weź mi, nie przerywaj teraz. O, ale... Kombo. Obydwóch zabiliśmy tym combo. Easy. Może z tym wyjść. Chodź. Dobra. To jest. To była ta łatwiejsza część. Teraz będzie to te trudniejsze. Celował. Oż ty. Jego zabili. Josha mi zabili. No, nie wierzę. To bardzo niedobrze. Znaczy, że jego stan zdrowia jest na tym etapie dosyć niski, co? Mamy skarbów, w cholerę, do sprzedaży z jeszcze poprzedniego rozdziału, ja zapomniałem. Dobra, to scheatujemy sobie jednak trochę.
magazynkiem tutaj i magazynkiem tutaj. Bo to jednak jest przesada. Weźmiemy sobie ten granat, weźmiemy sobie te granaty, w ogóle weźmy sobie cały stack ammo do shotguna i dziękuję, dobranoc. Jedna mina mi tu wystarczy. Dobra. Shotgun, move, move, idziemy. Razem z shotgunem. On tam od razu w przodzie, widzę. Osłaniać go. Weźmy co się da. Jest kolejna mina. Bardzo się przyda. Dobra, idźmy tam gdzie trzeba. Tego zabijmy. Dobra, tutaj generalnie jest dosyć długa droga do nas. Będą szli tylko i wyłącznie tą ścieżką. No, zdeprz ktoś. Ty tam już idź, pracuj, Josh. A mamy dużo granatów różnych. Dobra. Będzie jeden gościu z piłą mechaniczną też szedł, ale jeszcze nie teraz. A, już idzie jednak. Jednak już. Dobra, idziemy tam szybko do góry, do góry, do góry, bo z tej pozycji to nie mamy szans. Musimy się bronić tu. Nie możemy w ogóle pozwolić najpierw, żeby on tu wszedł. Ani on, ani żaden przeciwnik. O, szybko padł. Bardzo szybko. No i normalnie by to dużo dłużej by trwało otwarcie tych drzwi. To jest po prostu taki tak zaprogramowane, że w momencie, gdy zginie ten frajer. O kurwa, on wstał przecież jeszcze. Spierdalamy. Nie musimy go zabijać. On już nam nic nie dropnie. Ważne, że skarb z niego podniosłem, ten pierścień, co jest 5000 zł wart. Ale będziemy mieli fajnie dużo upgrade'ów na jeszcze kolejny rozdział. Zapomniałem w ogóle o tym, żeby skarby sprzedać. Probably where he's going to make his break. Copy that. And Josh, be careful. Dobra. Let's hurry. Na gitara. Okay. Mamy jeszcze robotę do zrobienia. To już została, już teraz z górki jest niby. Najgorszy, najtrudniejszy moment już jest za nami. Chociaż będzie teraz jeszcze taki jeden na czas, dosyć też stresujący. Ale w sensie no, stresujący głównie ze względu na to, że będę chciał jeszcze wziąć ten... Nie zużyliśmy w końcu tych minton. Oddajmy je. Ten granat się tutaj bardzo przyda. Tutaj żadnych niesukrytych rzeczy, że nie będzie. Mam nadzieję, że w tym rozdziale tylko dwa były te medaliony. Naprawdę mam nadzieję, bo jeszcze tylko jeden. Bo wiem, gdzie jest tylko jeszcze jeden. Reszty nie kojarzę w ogóle, jeżeli to coś było. Właśnie w tym miejscu, co tutaj teraz będziemy. W tej lokacji jest jeden medalion. Nie spieszmy się tam, nie ma sensu. A ty głupia jesteś. Ty jesteś głupia. Chodź tu. Chodź tu. Thanks, partner.
Dobra, tu się przejść nie da. Jesztaś, co? Tak. Po co? Naprawdę tu już można teraz wejść? Podczas gdy jeszcze nic nie jest na czas, zamknięte od środka, dobra. I tutaj... Weźmy sobie w sumie od razu te beczki. Bo później jak będzie wszystko na czas, to my nie będziemy mieli na to czasu. Oddajmy jej może coś więcej. Żebym mógł zlutować coś więcej tam. Weź to. Weź to. Przeładujmy sobie. Dobra. I tam na dole jeszcze gdzieś jakieś beczki chyba były. Także weźmy je od razu. Tutaj w ogóle będą jeszcze miny porozstawiane później. Czy się miny ten tak zwany plastik. Te na ścianie, te z tymi linkami. Będą miny. Dobra, tutaj nic nie ma ukrytego? Nie. I tutaj w tym pomieszczeniu chyba będzie medalion, ale to będziemy musieli... Albo może nie w tym? Nie, to nie w tym. Jeszcze w innym będzie. Tam po drugiej stronie w ogóle będzie, chyba. I do niego na pewno zajrzymy. Tutaj też nie będzie nic ciekawego z tego, co kojarzę. Na pewno przeciwnicy stamtąd wyjdą. O tyle, to wiem. Dobra, idziemy tędy. O, teraz ona dopiero się ruszyła. No dobra. Tu jeszcze są beczuszki, to zniszczymy. O, te granaty, bardzo spoko. Obydwa takie, fajnie. No już tutaj jest filmik niestety. Wait, isn't that? Tak jakby kurde miała rozpoznać. Impreza się rozkręca. No i teraz musimy stąd spierniczyć. To jest głupie, że musimy do niego biec, tak jakby on nie mógł do nas podpłynąć po prostu, nie? Najpierw musimy tutaj się wrócić na chwilę, co jest bardzo ryzykowne, bo stracimy mnóstwo czasu na to, ale warto. 3000 zł za to. Dobra, żebyśmy zdążyli. Tutaj jest medalion. Zabij go. Idziemy stąd. Dobra, nie ma czasu. To jeszcze spróbuję zlutować. Dobra, starczy. Tędy. Dołem. Olać beczkę. Granat w łapę. Dobra, idziemy stąd. Kolejny granat. Nie zdążyłem w niego strzelić. Tego chcę zabić jeszcze. Nie! Akurat miał animację ciosu, której się nie da przerwać obrażeniami. Oh shit. No dawaj! Kurde, czasu nie ma. Daj, no bez jaj. Nie zdążę. Nie ma szans, a 5000 przecież jest za to. No i dupa. Nie dam rady już. Aj, przewaliłem, nie zdążyłem. Kurde, jasna dupa. Nie spodziewałem się, że tak długo będę tego grubego zabijał. Olewamy wszystkie beczki.
Z granatami w ogóle świetną robotę zrobiłem. Bardzo dobrze mi to wyszło. Ale olewamy wszystkie beczki. Ten medalion, upewnij mi się, że jest zestrzelony, także w razie czego wejdę tam do tego pomieszczenia jeszcze raz. A, dobra, tym razem za pierwszym razem. Idź, 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 idź stąd. Od razu granat w łapę. Skacz. Olać beczki. O Jezu, podłożyłem się pod jego animację taką. What the fuck, te psy przeżyły. Jeszcze jakieś nieporozumienie. O Jezus Maria. Dobra, przesuńmy się stąd może. Nie mam czasu na przeładowanie shotguna nawet. Ja chcę go zabić przecież, tego grubego. Jak skat, jesteś głupia, czemu tam pobiegłaś? Nie, no gdybym grał z graczem, to byśmy to już zrobili. Ale teraz dużo gorzej granat poszedł ten drugi, bo psów nie załatwiło. Bez sensu, no. Gotowe. Przerywamy jego gadkę. Idziemy. Od razu tu. Wyjdźmy stąd. Dobra, idziemy stąd. Za drugim razem byłem z czasem dobrze, ale nie pokonałem tego grubego, bo psy przede wszystkim zostały tu. Głównie przez te psy była lipa. A, zostaw granat. A niech on wylizie do nas. Już tu jest. Czemu ten gościu tu jest jakiś twardszy niż ci poprzedni? No i ten czas powinien go wykończyć już, nie? Nie? O, teraz? Nie jeszcze. O, dobra, pierścień wart 5000, idziemy stąd. Walić całą resztę. Dobra. Dobra. Tak powinno być za pierwszym razem zrobione. No. No i gitara. Szkoda, że tyle śmierci. Jeszcze na początku był aligator, nie? Który nas zażarł. I tutaj zginąłem jeszcze... Aż 5 zgonów było w sumie. Celność S, zabicie S, zgony C, czas przejścia C. Strasznie kiepsko. Dobra, zakończ. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Bardzo serdecznie zapraszam do kolejnych oraz innych odcinków z tej... Do kolejnych oraz innych... Do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na moim kanale.
Na razie i pozdrawiam.